znajdziemy miejsca zerowe wielomianu x do czwartej plus 2x do trzeciej plus 4x kwadrat plus 8x. Miejsca zerowe wielomianu to punkty przecięcia wykresu wielomianu z osią o x. Liczby, dla których wielomian przyjmuje wartość 0, nazywamy także pierwiastkami wielomianu. Żeby znaleźć miejsca zerowe naszego wielomianu, sprowadźmy go do postaci iloczynowej. Zauważmy, że przed nawias możemy wyciągnąć x. W nawiasie pozostanie x do trzeciej plus 2x kwadrat plus 4x plus 8. Skupmy się teraz na tym nawiasie. Spróbujmy utworzyć pary, z których znowu będziemy mogli wyciągnąć coś przed kolejny nawias. Pierwsza para to x do trzeciej plus 2x kwadrat. Przed nawias możemy wyciągnąć x kwadrat, w nawiasie pozostanie x plus 2. Druga para to 4x plus 8. Przed nawias możemy wyciągnąć 4, w nawiasie pozostanie x plus 2. Zatem nasz wielomian przyjął postać x razy x kwadrat razy x plus 2 plus 4 razy x plus 2. Zauważmy, że po rozłożeniu pierwszej pary pozostało x plus 2. Po rozłożeniu drugiej pary także pozostało x plus 2. Zatem jest to kolejny czynnik, który możemy wyciągnąć przed nawias. Zatem teraz nasz wielomian będzie wyglądał następująco. X razy x plus 2 razy x kwadrat plus 4. Jest to postać iloczynowa. Możemy teraz powiedzieć, co jest pierwiastkiem wielomianu. Ponieważ jeżeli którykolwiek z czynników iloczynu jest zerem, to cały iloczyn jest zerem. Czyli jeżeli x równa się 0, to 0 razy reszta wyrażenia daje 0. Mamy więc pierwszy pierwiastek, x1 równy 0. Aby znaleźć drugi pierwiastek, przyrównajmy x plus 2 do 0. Otrzymamy x2 równe minus 2. I to jest nasz drugi pierwiastek. Spytajmy teraz, kiedy x kwadrat plus 4 się zeruje. Zapiszmy to w postaci równania. X kwadrat plus 4 równa się 0. Przenieśmy liczbę 4 na drugą stronę znaku równości. Otrzymamy x kwadrat równa się minus 4, co nie jest prawdą dla żadnej liczby rzeczywistej, ponieważ każda liczba rzeczywista w drugiej potędze nie może być ujemna. Okazuje się zatem, że nasz wielomian ma tylko dwa pierwiastki. Są to x1 równe 0 oraz x2 równe minus 2. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.